Hej, w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób dodać termometry od Xiaomi i inne urządzenia tego producenta przez ESP Home do Home Assistant z wykorzystaniem płytki z układem ESP32. Będziemy mogli dodawać również inne urządzenia Bluetooth. Pełną ich listę znajdziecie na stronie ESP Home. Zapraszam do obejrzenia poradnika. W poradniku wykorzystamy dodatek ESP Home, którego instalację pokazuję Wam w innym filmie. Link podam w opisie. Przejdźmy do zakładki ESP Home, klikamy Nowe urządzenie i wpisujemy nazwę. Tutaj jak klikniemy Connect, będziemy mogli się połączyć do płytki ESP32 podłączonej przez USB do urządzenia, na którym pracujemy. U mnie jest to komputer stacjonarny. Ja zazwyczaj łączę się bezpośrednio do serwera Home Assistant. Wybieram rodzaj płytki ESP32 i klikam Instaluj. W opcji wybieram podłączenie do serwera, w którym uruchomiony jest ESP Home, czyli w moim przypadku do Raspberry Pi, a na koniec wybieram port, do którego podłączyłem przed chwilą płytkę przez USB. Następuje instalacja. Ja ten proces trochę przyspieszę, bo nie ma sensu, żebyśmy tutaj oczekiwali. Po zakończeniu całego procesu na konsoli pojawią nam się fioletowe komendy. Możemy kliknąć przycisk. Wracamy i klikamy sobie Edytuj przy urządzeniu ESP Bluetooth. Teraz będziemy konfigurować ESP dla termometra od Xiaomi. Ja pokażę, w jaki sposób dodać ten kwadratowy termometr, który ma kodowaną transmisję. Dlatego do jego integracji musimy wykorzystać T-Link Flasha. Na stronie esphome.io w wyszukiwarce wpisuję Xiaomi i wybieram z wyników opcję Xiaomi Ble Sensor. Zobaczcie, tutaj mamy gotowe konfiguracje do różnego rodzaju urządzeń od tego producenta. Oczywiście za pomocą ESP możemy również łączyć do Home Assistant urządzenia innych producentów. Zobaczcie, że dla tego modelu termometra mamy aż trzy możliwości połączenia. Pokażę Wam dzisiaj zmiany oprogramowania na niestandardową za pomocą flashera od PVVX, która nie będzie potrzebowała podawania kodu bindki. Ten link macie w opisie filmu. Urządzenie, z którego się łączymy, musi być wyposażone w Bluetooth, np. laptop, telefon lub komputer stacjonarny z adapterem Bluetooth. Klikamy Connect i wybieramy z listy urządzenie. To jest mój termometr. Parujemy go. Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone, klikamy Do Activation. Termometr jest sprawdzany. Zobaczcie, mamy tutaj ID urządzenia, Mi Token oraz Mi Bind Key. Wyświetliły nam się trzy przyciski, które pozwalają zmienić oprogramowanie na niestandardowe. W wersji stabilnej, w wersji beta oraz przywrócić oryginalne oprogramowanie Xiaomi. Ja wybieram Custom Firmware w wersji stabilnej i klikam Start Flashing. Ten proces również przyspiesza. Może on potrwać około 40 sekund. Jak cały proces wgrywania się zakończy, klikamy Reconnect. Urządzenie nam się połączy ponownie i pokażą się opcje zmiany konfiguracji. Najważniejsza dla nas w tym przypadku jest opcja Advertising Type, gdzie możemy zdefiniować rodzaj, tak jakby rozpowszechniania danych z czujnika. My wybieramy PVVX Custom i przechodzimy poniżej, klikając Send Config. Ważne, żebyśmy teraz rozłączyli urządzenie, klikając Disconnect oraz odświeżając stronę. Przechodzimy do edycji pliku YAML, gdzie dodajemy kod ESP32-BLE-Tracker, który dodaje nam możliwość skanowania urządzeń Bluetooth. Wracamy na stronę ESP Home i kopiujemy kod odpowiedzialny za PVVX Mi Thermometer Custom. Wklejamy go i musimy teraz tylko zmienić adres MAC urządzenia. Adres MAC urządzenia możemy znaleźć na telefonie komórkowym, instalując taką aplikację, na przykład Bluetooth Device Manager, która pozwala przeskanować całą sieć i wtedy uzyskać adresy MAC urządzeń. W adresie MAC pierwsze trzy pary znaków to jest oznaczenie producenta, więc w przypadku tego termometra wystarczy zmienić trzy ostatnie pary znaków. Jak wpiszemy w prawidłowo adres MAC, to klikamy Save i Install. Teraz możemy zainstalować już kod bezprzewodowo. Możemy również odłączyć urządzenie od serwera Home Assistant i przenieść je w dowolne miejsce domu lub mieszkania. Będzie się ono łączyć automatycznie za pomocą Wi-Fi z naszym serwerem Home Assistant.
przejdźmy do zakładki Ustawienia, Urządzenie oraz Usługi. W przypadku, gdy mamy włączone automatyczne wykrywanie, to pojawi nam się nowa integracja. Jeżeli nie, to musimy kliknąć przycisk Dodaj integrację i wyszukać ESP Home. Klikamy Konfiguruj, wybieramy pomieszczenie i dajemy Zapisz. Zobaczcie, dodała nam się już ta integracja, ale na początku nie posiada żadnych ENCI. Nie martwcie się, za chwilę się pojawią. Odświeżam sobie stronę i zobaczcie, teraz mamy wszystkie ENCI, czyli te odpowiedzialne za temperaturę, wilgotność, na przykład stan baterii, jakość sygnału. Tego typu termometr możemy również dodać za pomocą BT Home. Jest to otwarty standard transmisji danych z czujników. Przejdźmy jeszcze raz do tego samego flashera, którego korzystaliśmy w poprzednim kroku. Połączmy się ponownie z naszym termometrem. Zobaczcie, że po zmianie oprogramowania zmieniła się jego nazwa. Będzie się ona teraz zaczynać od ATC. Przejdźmy znowu do selektora Advertising Type i wybierzmy BT Home w wersji pierwszej. Przechodzimy poniżej i zapisujemy konfigurację. Klikamy Disconnect i odświeżamy stronę, żebyśmy mieli pewność, że połączenie Bluetooth zostało w pełni rozłączone. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie chciało nam się połączyć z Home Assistant. Przejdźmy do Home Assistant, do zakładki Ustawienia, Integracje oraz Usługi i zobaczcie, że wykryło nam nowe urządzenie BT Home. Jest to termometr ATC. Te ostatnie cztery znaki to końcówka adresu MAC tego urządzenia. Wybieramy Konfiguruj i dodajemy do konkretnego pomieszczenia. Urządzenie dodaje się poprawnie, prawidłowo odczytuje temperaturę oraz wilgotność. Ale zanim przejdziemy dalej, proszę kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami, bo dzięki temu mam motywację rozwijać ten kanał. Pokażę Wam teraz, jak za pomocą ESP dodać wagę od Xiaomi. Ja korzystam z tej Mi Scale 2. Tutaj mamy kod, który możemy wkleić do konfiguracji ESP. Tutaj natomiast kod, który będzie identyfikował użytkowników, a wagę przypisywał do konkretnego mieszkańca. Najpierw skopiujmy ten kod podstawowy. Tu również będziemy musieli uzyskać adres MAC urządzenia. Możemy to zrobić za pomocą poprzedniej aplikacji albo w aplikacji ZEP, w której mamy dodaną wagę. Przechodzimy do zakładki Profil, a następnie klikamy w wagę i na samym dole mamy adres MAC urządzenia. Wklejamy ten kod, który skopiowaliśmy, podajemy adres MAC, dajemy zapisz i instaluj. Ten proces również przyspiesza. Przejdźmy teraz do naszego głównego dashboardu, gdzie ja mam automatyczne dodawanie ENCI nowych. Zobaczcie, pojawiły nam się nowe ENCI odpowiedzialne za wagę. Przetestujmy. Musimy wejść na wagę i poczekać, aż do końca zostanie przeprowadzone ważenie. Dopiero wtedy pokażą nam się dane w Home Assistant. Jak kilka osób będziemy korzystać z wagi, to wykorzystajmy kod, w którym dokonamy kilku modyfikacji. Wróćmy ponownie do zakładki ESP Home. Skrypt na podstawie wagi będzie przypisywał wynik ważenia dla użytkowników 1 lub 2. W przypadku większej ilości do innego użytkownika. Jednak ci użytkownicy niestety nie mogą mieć porównywalnej wagi, bo ten kod nam nie zadziała. Skopiujmy sobie ten kod i wklejmy do pliku YAML. Ja już tutaj wklejam mój kod z moim adresem MAC wagi i danymi użytkowników. Zobaczcie, że jeśli waga jest pomiędzy 55 a 65
kg jest przypisywana do użytkownika 1, a jeżeli między 65 a 80 dla użytkownika 2. Poniżej mamy zdefiniowanych użytkowników. User 1 to Ewa, user 2 Bartek. Niestety wagi użytkowników, tak jak mówiłem wcześniej, nie mogą być zbliżone do siebie, bo będzie po prostu problem z identyfikacją osoby. Dajemy zapisz i instaluj. Przejdźmy sobie teraz do dashboardu. Zobaczcie, że powstały nam encje dla konkretnego użytkownika. Poza wagą tworzy nam się jeszcze taka encja oporność. Jest ona wykorzystywana do analizy parametrów ciała. No ale o tym nie będę wspominał, no to możecie sobie znaleźć dodatkową integrację w sklepie Hacks. Wrzucę wam link w opisie. Ona właśnie analizuje takie dodatkowe parametry na podstawie wagi. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję ci za obejrzenie go do końca. Jeśli poradnik ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale. Dzięki, hej!